otwieram kolejne szkole na miejscu, gdzie była placówka, która nie była dostosowana do nowoczesnych standardów. Wszystkich chciałem serdecznie powitać, przede wszystkim dzieciaki. Widzę, że są bardzo zdyscyplinowane i od razu cicho, jak za tej chwili. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, edukacja jest jednym z najważniejszych zadań, które wypełniamy, jednym z najważniejszych priorytetów. Również jeżeli chodzi o budżet miasta, to jest punkt numer jeden. Ponad 4 miliardy złotych rocznie wydajemy na edukację, a rząd dopłaca niecałe 2 miliardy. W związku z tym do każdej złotówki, którą płaci rząd, my dopłacamy znacznie, znacznie więcej. To jest priorytet, to jest sprawa niesłychanie istotna, żeby infrastruktura edukacyjna, zarówno szkolna, jak i przedszkolna, była dostosowana do najnowszych standardów, żeby można ją budować szybko, właśnie w sposób modułowy, tak jak tutaj. Mamy wyż demograficzny, co roku mamy kilkaset nowych dzieciaków, w związku z tym te potrzeby są olbrzymie. No, gdyby nie reforma oświaty, gdyby nie cofnięcie do przedszkoli sześciolatków, to w Warszawie w ogóle nie mielibyśmy problemu. Ale oczywiście poradzimy sobie. W najbliższym roku będziemy oddawali do użytku kolejne przedszkola i kolejne szkoły, a do końca kadencji mam nadzieję, że tych przedszkoli oddamy ponad 20. Ja mogę tylko i wyłącznie ubolewać, że w związku z reformą oświaty mamy coraz więcej problemów, zarówno jeżeli chodzi o samych nauczycieli, to zarówno właśnie do nauczania w przedszkolach, jak i w szkołach, bo niestety jest ich coraz mniej. Problem oczywiście kumulacji roczników, z którym będziemy się borykać w najbliższych miesiącach. Problem złego opłacania nauczycieli. Myśmy tutaj wypełnili, ja osobiście, swoje obietnice z kampanii dla tych najmłodszych nauczycieli, tych, których tak trudno pozyskać do zawodu. Podwyżki były ogłoszone już na początku tego roku. Ale oczywiście będziemy inwestować dalej, zwłaszcza jeżeli chodzi o rozbudowę infrastruktury. I to jest taki fantastyczny przykład, jak to się udaje robić. Tych inwestycji będzie coraz więcej, dlatego że to jest chyba największa radość, jaka może być, inwestowanie w placówki, które później służą tak wspaniałym dzieciom jak tutaj na Bielach. Ja chciałem wszystkim serdecznie podziękować, którzy się przyczynili do wydobycia tej szkoły. No i życzyć wszystkim przedszkolom, życzyć wszystkim, którzy będą tutaj pracować, jak najbardziej owocnej pracy, jak najwięcej radości w obcowaniu z maluchami. No i radości z tego, że właśnie w takiej placówce, w takim przedszkolu nowoczesnym można pracować z uśmiechem na oczy. Dziękuję bardzo. O zadanie głosu bardzo proszę pana burmistrza dzielnicy, pana Pietruszka. Dziękuję panie prezydencie. Witamy po raz ponownie. Niedawno otwieraliśmy żłobek na Bielanach. Teraz otwieramy najnowsze przedszkole modułowe. Jest to pierwsze przedszkole. W następnych dwóch miesiącach oddamy dwa kolejne, które są już na etapie ukończenia. W ostatnich latach jako dzielnica zainteresowaliśmy się, że dzięki wsparciu miasta, dzięki wsparciu pani prezydent, pana prezydenta, blisko 50 milionów złotych modernizacji bazy oświatowej. To przedszkole umieściło 75 emisji snowych. W sumie z przedszkolami, które oddaliśmy w zeszłym roku, będzie 5 nowych przedszkoli, 1000 miejsc, z czego 250 nowych. To jest ogromna zmiana. Bardzo dziękuję tutaj Wydziałowi Infrastruktury, panu Wydziałowi Oświaty, panu dyrektorowi, wszystkim pracownikom, którzy siedzą przy tym dzisiejszym pracownikom, radnym. Ogromna zmiana jakościowa. To był przedszkola Ciechanowskie. Przedszkola budowane na 20 lat, jak u nas na chwilę budowane, stało ponad 50, więc to jest kompletowana jakość. Ja pamiętam, że 20 chodziłem do takiej szkoły w Szwecji, która była technologii modułowej budowana i wiem, że to jest bardzo fajne, przyjazne miejsce, które w przyszłości jeszcze nadal możemy rozbudowywać, bo to nie jest koniec możliwości, jeśli chodzi o rozbudowę. Swoją drogą też do pana prezydenta, będziemy do pani prezydent się uśmiechać o kolejne środki. Które chcemy postawić do Miejskiego Ciechanowskiego, na osiedlu Runa. Jest to dla nas bardzo ważne, ale chyba najważniejsze są dzieci, które pracują w zupełnie innych warunkach. Możemy porównać na zdjęciach, jak było jeszcze 8 miesięcy temu, bo ta inwestycja trwała tylko 8 miesięcy, jest to rekordowy czas jej ukończenia. I wiemy, że jeszcze możemy to robić szybciej. Ogromne podziękowania i dziękuję pani prezydencie za to wsparcie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wszystkie problemy nie zostaną wyeliminowane, dlatego że to jest odpowiedzialność rządu, jeżeli chodzi o płace dla nauczycieli. Szykują nam się strajki, dlatego że niestety rząd tych swoich obietnic nie wypełnia, a do tego zafundował nam nieprawdopodobny chaos, jeżeli chodzi o edukację. Ja przypominam, że
Warszawa wydaje ponad 4 miliardy złotych na edukację, a z budżetu państwa dostaje niecałe 2 miliardy złotych. I my oczywiście jesteśmy w stanie dopłacić nauczycielom, ale to nie załatwi całej sprawy. I te moje zobowiązania z kampanii wyborczej, jeżeli chodzi o stażystów, nauczycieli kontraktowych, ja oczywiście wypełniam, ale te dopłaty rzędu 270-300 złotych, one nie załatwią problemu, dlatego że problemem są po prostu pensje. Tutaj samorząd robi wszystko, co może, natomiast no niestety mamy w związku z tą deformą edukacji spiętrzenie problemów. Cofnięcie dzieci do przedszkoli, dlatego mamy problemy z obsadą w przedszkolach, na przykład w Wilanowie, gdzie po prostu no niestety nie ma nauczycieli. Będziemy tutaj robili wszystko, co będziemy mogli. Oczywiście problem ze spiętrzeniem roczników, z podwójnym rocznikiem, jeżeli chodzi o klasy ósme. Tych problemów rząd nam zafundował mnóstwo, nie zapewniając pieniędzy na ich realizację. Oczywiście w ramach możliwości my sobie będziemy z tymi problemami radzić, ale to nie znaczy, że odpuścimy rządowi, jeżeli chodzi o wypełnienie swoich zobowiązań. Czy wiadomo, ilu pedagogów w oddziałach przedszkolnych brakuje w Warszawie? W tej chwili właśnie to analizujemy. No widzimy, że mamy takie dzielnice, gdzie sobie radzimy z tym problemem. Mamy takie dzielnice, gdzie ten problem występuje. Zresztą tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o nauczycieli. Tu chodzi o cały personel pomocniczy, który też nie jest opłacany w sposób godny. My jako samorząd zrobimy wszystko, żeby nauczycieli przede wszystkim zachęcać do tego, żeby weszli do zawodu i żeby w tym zawodzie pozostali, ale nasze możliwości działania są dosyć ograniczone, dlatego że główna odpowiedzialność tutaj spoczywa na rządzie i dlatego koncentrujemy się na tym, co możemy robić, czyli przede wszystkim na infrastrukturze. Ta infrastruktura się niesłychanie zmienia. Ja takich przedszkoli, szkół do końca kadencji mam nadzieję otworzyć ponad 20 przedszkoli, również kilkanaście szkół. Już w tym roku będziemy oddawali kolejne przedszkola, kolejne szkoły. No i oczywiście, tak jak zapowiadałem, również zajmujemy się tym programem darmowych żłobków. To, co jesteśmy w stanie zrobić, zrobimy. Natomiast przez cały czas trzeba te presje utrzymywać na rząd, dlatego że niestety rząd koszty większości swoich niedociągnięć przerzuca na samorządy. I to nie tylko edukację. To jest kwestia polityki dotyczącej odpadów, to jest kwestia podwyżek cen energii, których miało nie być, a jednak samorządy otrzymują wyższe rachunki. I tak można by było wymieniać tych kosztów coraz więcej, które są przerzucane na barki samorządów. W zasadzie każda sprawa, która...